Obrona granic. Motylka czasem tu nie było? Marchew. Marchew cud miód. Niedźwiedź wyhodował gigantyczną marchewkę. Widziałaś mojego motylka? I co? Ja mam tego pilnować? Nie, już lepiej motylka połapię. Jestem bojowa. Ruszaj się, bo aresztuję. No, poddasz się sam, czy użyć siły? Stój! Zaraz cię złapię! I'm
uciekać, ale przede mną nikt nie ucieknie. Jest jeszcze coś do pilnowania? Jeśli tak, to na razie. Nowa miotła. Trzeba. Zaraz wszystkich powymiatam. Ej, 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 ej! Co? Strach cię obleciał? Ach! Uch! Teraz polecimy do misia. Oj! Oj! Ratunku! Leć trochę niżej. Zatrzymaj się. Do kogo mówię? Stój! To mi właśnie chodziło. Chodź, teraz polatamy wolniutko. Ach, ależ ja pięknie latam. A teraz do misia. Ha ha ha!
moja herbatka? Oj. Mity i legendy naszego lasu. Baba Jaga i latająca miotła. Czy wszyscy, którzy na miotłach latają, wiedźmami się stają? Ja też będę miała taki nos. Oj, ja to się chyba już nalatałam. Ej, no co ty, nalatałam się już. Misiu, ona mnie nie puszcza. Misiu, zdejmij mnie z tej wstrętnej miotły, zanim mi się nos wydłuży. Oj! Ach, na szczęście poleciała. Dość! Więcej nie latam. Ten hokej jest hokej. Podanie na lewo, teraz na prawo, strzał, gol! Krążek w grze, podanie, nieźle, gol! Niesamowita szybkość, strzał, gol! Strzał i jeszcze jeden! Hurra! Znowu jestem niepokonaną mistrzynią tego domu! Gdybym mogła zagrać przeciwko komuś lepszemu, może zostanę mistrzynią lasu! Hej, hej, hej! Kto chce zagrać przeciwko mnie? Zagramy! Hej, chłopaki! Chcecie ze mną zagrać? I tak nie chciałam z wami grać. Przeciwnika. Co z nimi? Czy naprawdę nie ma już nikogo? A może? Thank you.
że niby to ma być u was hokej? Ups, ten hokej nie jest fajny. Tyle? Pomyślcie jeszcze. Co to? Nie potraficie rozwiązać sporu bez walki? Więc ja was nauczę, ale najpierw... Obudziłeś się! Spójrz, jak pięknie nauczyłam ich grać! Misiu! Uwaga, jadę! Słyszysz? Ja już tak więcej nie zrobię! Pomóż mi! Eter. Aha, czyli to się nada. A jak on kichnie? Ale się porobiło. Bo my tu, A, o to chodzi. No bo to było jakby tak... Ach.
Mróz, słoneczko, dzień przecudny. Oj. Wiesz. Wielofunkcyjny skuter śnieżny. Witamy uczestników zawodów. Potrzebny pasek. Zasłużyłam.
raz w roku. Ja też niedługo mam urodziny, więc nie zapomnij. A o prezentach nie zapomnisz? A jak zapomnisz, nie szkodzi. Ja przypomnę. Zostało 180 dni. Widzę, że pamiętasz o moich urodzinach. A to lista prezentów. Wszystko to, co chcesz mi podarować. Pamiętaj, pamiętaj i nie zapomnij. Lista, prezenty dla Maszy. Kwiatuszek maleńki, koteczek puszysty, żółwik diamentowy, skrzynia na skarby. Tak się jakoś dziwnie składa. Zostało 100 dni. Zwykłe dni są cały czas. Zaś urodzin dzień przypada w całym roku tylko raz. I nie możesz się doczekać, żeby wreszcie móc zaśpiewać. 100 lat niechaj żyje ja. 100 lat niechaj żyje ja. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat niechaj żyje ja. A tak rzadko dzień ten bywa, niechaj to nie dziwi cię, żeby wszyscy przyjaciele przygotować mogli się, by prezenty ci kupili, śpiew chóralny przećwiczyli. Wszyscy pamiętają? Nikt o niczym nie zapomniał? Jutro! Jutro są moje urodziny! Przyjdą z życzeniami, zaraz mi dadzą prezenty. A wszyscy gdzie? No, przecież nie mogli zapomnieć. A, na pewno wszyscy są u Misia i tam czekają. Oto jestem. Czyżby jednak zapomnieli? Chłopaki! Nie zapomnieliście o czymś? No jak to tak można zapomnieć? Jak to możliwe? I tu nikt nie pamiętał! Oj! Oj! Aj! Oj! O! Oj! Oj!
A najfajniej to by było mieć przyjaciół całą moc. Urodziny obchodziłoby się wtedy w każdą noc. W kółko by się świętowało, z przyjaciółmi tak śpiewało. Nie zapomnieliście! Sto lat niechaj żyjesz ty, sto lat moi przyjaciele, sto lat niechaj żyją mi. Sto lat niechaj żyję ja, sto lat niechaj żyjesz ty, sto lat moi przyjaciele, sto lat niechaj żyją mi. Sto lat moi przyjaciele, sto lat niechaj żyją mi. Niespodzianka. Przerywają pracę wielkiej artystki. O, skąd tu się wziął taki uroczy zajączek? Odwiedzasz nas? Hej, po co przyszedłeś? No weź, powiedz mi. A więc chcesz, żebym dała ci wszystko, co mam? A czym ja mam dokończyć swoje arcydzieło? Co za niespodzianka! Jesteś bardzo tajemniczy. Możesz wziąć wszystko, czego ci trzeba. Pod malutkim warunkiem. Teraz pobawimy i wszystkich zadziwimy. Thank you.
Cześć, chłopaki! Mamy dla was niespodziankę! No dalej, dalej! Podoba wam się! Czego chcieli, choć się nie spodziewali. Tak, dobra niespodzianka ma zaskoczyć wszystkich. Niełatwo być dzieckiem. Długo kąpała się moja świneczka? A nie zmarzła mi moja córeczka? Nic się nie martw, malutka! Mamusia zaraz cię wyleczy! Przecież ja tylko bawiłam się w doktora.
bawiłam się. W razie czego dzwoń. Dzisiaj mecz. Rozpoczynamy właśnie relację z największego stadionu piłkarskiego w kraju. Dziś decydujący mecz bieżącego sezonu. Mecz o Super Puchar. Obie drużyny już na boisku. Sędzia ustawia piłkę, gwizdek i mecz się rozpoczął. Uwaga wszystkich skupiona na boisku, gdzie kontrolę nad piłką od razu przejęli gospodarze, wyprowadzając atak tuż przed polem karnym przeciwnika. Podanie, kolejne podanie, teraz świetny odskok środkowego napastnika od obrońców. Zaczynamy nasz cotygodniowy program poświęcony zdrowiu. Dziś w programie profilaktyka stresu. Stresu? Oto niezawodne sposoby na relaks w 10 minut. Siadamy wygodnie i relaksujemy się, oddychając spokojnie. Można też usiąść po turecku na krześle, jeśli tak nam wygodniej. Parzymy mocną kawę albo ulubioną herbatę i rozciągamy jej picie na 10 spokojnych minut. Staramy się w tym czasie o niczym ważnym nie myśleć. Albo inny sposób. Napełniamy wannę niezbyt gorącą wodą i leżymy w niej spokojnie. W wannie wykonujemy uspokajające ćwiczenia oddechowe. Robimy głęboki wdech przez uchylone usta, a następnie opuszczamy dolną część twarzy aż po nos do wody i powolutku wydychamy. Pamiętajmy, żeby starać się rozwiązywać problemy zaraz po powrocie do domu. Zmęczenie, stres i wyczerpanie mogą nam znacząco utrudnić wyjście z kryzysowej sytuacji. Ale powtarzajmy sobie, że telefonik. W właściwym czasie ono i tak przyjdzie. Chcę! O! Spacer po lesie? Tam przecież są wilki. Paniki, wybieramy numerek. Trwa ostatnia minuta doliczanego przez
podczas sędziego czasu gry. Wybieramy numer. Przychodzi do ataku. Posyła długie podanie do... Wybieramy numer. Napastnik gospodarzy niespodziewanie. Wybieramy numer. I strzela. Strzela prosto na bramkę. A teraz... Uciekamy! Dzwoniłam się. Święto urodzaju. Bal maskowy, sen nocy księżycowej, czarowny wieczór w misiowym ogrodzie, tańce i poczęstunek. Mnie też! Mnie też! Mnie też jakieś święto się należy! Hurra! Zaraz zrobimy bal! To znaczy, zajączku, że wszyscy przychodzą w kostiumach. Cud mnie uratuje. Hokus pokus. Czary! Zrobię czary mary! Ej, ale jestem czarodziejska! Kopciuszek. Dobra wróżka wybrała najdorodniejszą dynię z ogrodu i zamieniła ją w karoce. A co tam reszta porabia? Mm-hmm.
sprawie. Tak, ale by miał święto beze mnie. Do północy jeszcze daleko. No, teraz weźmiemy się za ciebie. Zegar wybił północ, konie znów stały się myszami, a karoca zmieniła się z powrotem w dynię. Ślady zwierząt niewidzianych. Nie śpisz? Oj. Thank you.
A, zając! 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 Misiu, a to czyje ślady? Co, krokodyl? A, czyli wilk! Tam są wilki, wilki! Biegniemy, będę wilka zobaczyć! Śnieżki nie zapomnij. Opatrz! Tak, tak, tak. Znowu wilk. A to też zająca? Jeszcze jeden wilk. Niby gdzie? A to co? Zając? Serio? Czyli to jest wilk? A to wilk? No, a to wilk? A tu wilk? A tam wilk? A to wilk? Wilk? Wilk, 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 wilk. Aha, to jest wilk. Ślady zająca. Hop, siup, hop, siup, hop, siup, hop, siup, hop, siup. Nie przeszkadzaj. Rozpoznać, w tym najlepsza jestem ja. Prócz żyrafy poznam krowę, żuka oraz wróble dwa. Czyje ślady się tu wiją wokół śnieżnych leśnych dróg? Kto po lesie spacerują, nosu zwierz i jeżą. Raczej hipodyl? Nie, na pewno. Tak, na pewno. Uwierz mi, bo ja się znam. Po polance śnieżnej przeszły pelibin i pingwikan. Ślady zwierząt chcesz rozpoznać, w tym najlepsza jestem ja. Znam wróblafa i żokrowę i rzec jasna krowa. Misiu, zobacz, zobacz! Widzisz, że to zając? Ty się w ogóle, misiu, na tym nie znasz. Tak, tak. Tak, tak, tak. A gdzie mogły podziać się kreskówki? Zacznijmy dochodzenie. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć. Na kreskówki mam dziś chęć. Kliknę na mikrofon wnet. Powiem Masza i Niedźwiedź.